Dzień dobry, w środę 6 kwietnia, tu Radek Bajor, tu wydarzenia telewizji Streameo, które mogą oglądać Państwo także w telewizji Łużyce, nadającej drogą naziemną w systemie DVB-T. Startujemy! Rewolucyjne zmiany dla kandydatów na kierowców. Nowoczesne obiekty sportowe w Karkonoszach. Groźny wypadek motocyklisty. Ministerstwo Infrastruktury rozważa rezygnację z placu manewrowego jako części egzaminu na prawo jazdy. Egzaminatorzy są przeciwni, a konkretne decyzje jeszcze nie zapadły. Problem z zaliczeniem placu manewrowego ma spora część adeptów na kierowców. Największy kłopot sprawia jazda po łuku, zarówno do przodu, jak i do tyłu. Tej części egzaminu za pierwszym razem nie zdaje większość. Mimo to egzaminatorzy twierdzą, że placu manewrowego nie powinno się likwidować. W granicach tam 1/3 osób nie zdaje na placu. Wyczucie tego sprzęgła, samochodu, żeby nie jechał za szybko, żeby w odpowiednim miejscu kręcić, no i jechać tutaj po prostej. Czyli samo wyjście z tego zakrętu tutaj w prosto. A co o pomyśle sądzą sami zainteresowani? Tutaj zdania są podzielone. Jeżeli podchodzimy do egzaminu zdając na prawo jazdy, no to wiadomo, że wszystko się przyda. Super. Więc uważam, że powinien zostać. Moim zdaniem powinni zrezygnować z tego, ponieważ i tak wyjeżdżając na miasto w sumie robimy to samo co na placu, a jeżeli wyjedzie się poza linię czy coś w tym stylu, to nie ma szansy poprawić. Trzeba jeszcze raz wykupić egzamin, żeby zaliczyć plac. Na przykład ja ostatnio podchodziłam i wyjechałam za tą linię i musiałam wykupować jeszcze raz egzamin, czekać 2 tygodnie. O rewolucyjny z punktu widzenia przyszłych kierowców pomysł zapytaliśmy w Ministerstwie Infrastruktury. Analizy doprowadzą do wniosków takich, że rozwiązania proponowane przez środowiska czy zrzeszenia ośrodków szkolenia kierowców, to będziemy się nad nimi szczegółowo pochylać i jeśli miałoby to poprawić i zdawalność i jakieś po prostu kwestie bezpieczeństwa, to oczywiście jesteśmy jak najbardziej zainteresowani. Jakąś weryfikację przed wyjechaniem w ruch drogowy potrzebna jest dla bezpieczeństwa wszystkich, łącznie z tymi, którzy zdają egzamin na prawo jazdy. Na razie ministerstwo nie podjęło jednak w tym kierunku żadnych kroków. Karkonosze mają szansę stać się bardzo atrakcyjnym regionem dla sportowców. A to wszystko za sprawą dwóch wielkich inwestycji, które powstać mają w Karpaczu i Szklarskiej Porębie. Karkonosze to bardzo atrakcyjny region nie tylko dla turystów, ale także dla sportowców. O ile tym pierwszym wystarczy dobra baza noclegowa, to drudzy potrzebują nowoczesnych obiektów do treningów. A ich w regionie jak na lekarstwo. Już za 2 lata może się to zmienić. W Szklarskiej Porębie i Karpaczu mają powstać jedne z najnowocześniejszych w kraju centrów sportowych. Inwestycja na Polanie Jakuszyckiej kosztować ma około 70 milionów złotych. Będzie to obiekt najlepszy w Europie, który będzie tak dla sportu wyczynowego, ale również i dla sportu masowego. Będzie to wszystko to, co powinno być, co i IBU przewiduje, ale również i nasze polskie związki narciarskie. W tej chwili obiekt na Polanie Jakuszyckiej jest przestarzały. W tej chwili, jeżeli chodzi o ten obiekt, no to jedynie trasy tutaj ściągają wszystkich sportowców naszych i naprawdę no sama też lubię tutaj bardzo trenować, startować, no ale no nie ukrywam, że no strzelnica jednak no powinna być wymieniona, powinna być zrobiona, no i uważam, że też obiekt ten w tej chwili marnuje się. Kolejnym nowoczesnym obiektem będzie Centrum Lekkoatletyczne w Karpaczu za około 6 milionów złotych, które ma posiadać m.in. 6-torową bieżnię syntetyczną, skocznię do skoków zwyż, w dal oraz rzutnię do rzutu dyskiem czy młotem. Dopilnowaliśmy, żeby było wszystko, co jest potrzebne, zarówno dla młodych zawodników, jak i dla naszych mistrzów. Czyli wszystko łącznie z murawą jest tak zaplanowane, żeby było na najwyższym poziomie. Członkowie Związku Lekkiej Atletyki podkreślali, że Karpacz ma unikalny mikroklimat i wielki potencjał. Nasuwa się jednak pytanie, czy dwa obiekty
obiekty, które posiadać będą boiska piłkarskie i podobne strefy fizjorehabilitacyjne czy sale konferencyjne, mają rację bytu. Trudno mówić o dublowaniu oferty sportowej w kraju, w którym mamy bardzo mało infrastruktury lekkoatletycznej. Ten stadion lekkoatletyczny to też nie służyć ma tylko i wyłącznie podmiotom zewnętrznym, ale przede wszystkim mieszkańcom i naszej młodzieży, więc no nie będziemy wysyłać dzieciaków naszych Skarpacza na to, żeby biegały w Jakuszycach. Możemy z sobą konkurować, natomiast nie widzę tu żadnych przeszkód ani zagrożeń, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych dwóch obiektów. O ile udało się już pozyskać pieniądze na rozbudowę Polany Jakuszyckiej, to Karpacz nadal szuka pieniędzy na inwestycje. Stadion lekkoatletyczny ma zostać otwarty w sierpniu 2018 roku, a kompleks w Jakuszycach w listopadzie. Jeśli obie inwestycje doszłyby do skutku, to będzie to milowy krok dla Karkonoszy, które staną się jednym z najatrakcyjniejszych regionów sportowych w Polsce. Nie tylko dla profesjonalistów, ale także dla amatorów. Wczoraj w całej Polsce prawie 350 tysięcy uczniów przystąpiło do sprawdzianu szóstoklasisty. To ostatni rocznik, który jest objęty sprawdzianem. Od przyszłego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje jego likwidację. Sprawdzian składał się z dwóch części. W pierwszej z nich, która rozpoczęła się o godzinie 9, uczniowie zmierzyli się z zadaniami z matematyki i języka polskiego. W drugiej rozwiązywali test z języka obcego. Zanim rozeszli się do swoich klas, w obecności dyrektora szkoły odbierali arkusze testów. Sprawdzian ten mówi nam o tym, jak uczymy i czy uczymy dobrze, czy przygotowujemy naszych uczniów do dalszej edukacji. Samym uczniom też na pewno daje pewne wskazówki, ich rodzicom, czy są dzieci przygotowane, czy potrafią sobie poradzić z różnymi typami zadań. Praca z uczniami polegała na tym, że przygotowywaliśmy im odpowiednie testy z odpowiednimi pytaniami i w ten sposób ćwiczyliśmy przez cały rok. Zaliczenie sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, natomiast nie decyduje o przyjęciu do gimnazjum, chyba że będzie to szkoła inna niż rejonowa. W domu nie przygotowałem się ani trochę, ale przez cały rok robiłem jakieś różne sprawdziany, pracowałem w repetytoriach, różne ćwiczenia, no i tak się przygotowywałem. Robiłem w domu te testy, przez cały rok się starałem robić. W szkole też się przygotowywaliśmy dużo. Co jakiś czas robili nam różne testy próbne, tak żeby móc się do nich jakoś przygotować. No i teraz jak było parę dni przed testem, uczyliśmy się kodowania tych testów, żeby nikt nie popełnił błędu. Pani mówiła nam, co musimy zrobić tam na tym teście, jak musimy się zachowywać, żeby wszystko poszło tak jak trzeba. Trudno powiedzieć, żebym była spokojna, nie spałam dzisiaj całą noc. No na pewno się denerwuję, ale myślę, że są dobrze przygotowani. Pisali te testy co miesiąc. Mieliśmy dwa próbne testy. Wyniki sprawdzianu szóstoklasiści poznają 27 maja. W ramach Międzynarodowego Tygodnia Dydaktyczno-Szkoleniowego programu Erasmus+, w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej odbył się Międzynarodowy Dzień Szkoleniowy tego programu. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele zagranicznych uczelni wyższych z Chin, Ukrainy, Turcji, Hiszpanii oraz Syrii. To niepowtarzalna szansa, by spotkać się z osobami związanymi z międzynarodowym środowiskiem akademickim, poznać ich kulturę, zwyczaje oraz zaznajomić się z zasadami funkcjonowania uczelni zagranicznych. Takie spotkanie służy wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami w zakresie internacjonalizacji naszych uczelni, a oznacza to wymianę studentów i wykładowców w plata elementów międzynarodowych w programy naszych studiów, umożliwianie studentom korzystania ze zdobyczy, techniki i osiągnięć naukowych, również w zakresie nauk humanistycznych, innych zagranicznych uczelni. Chcielibyśmy podjąć współpracę nie tylko na polu zawodowym, nie tylko na polu uniwersyteckim, ale także nawiązujemy różnego rodzaju przyjaźnie. To jest bardzo ważne, żeby utrzymywać nasze stosunki, które są międzynarodowe w dobrym stopniu. To jest bardzo ważne dla naszych przyszłych studentów, dla osób poszukujących pracy poza granicami naszego kraju. Podczas tego tygodnia mamy okazję posłuchać wykładów z zagranicznymi wykładowcami, a także wymienić się doświadczeniami na temat funkcjonowania naszych uczelni. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie organizowane przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą.
Wczoraj około godziny 18.50 na ulicy Sobieskiego doszło do kolizji motocykla z samochodem ciężarowym. Motocyklista jadący w kierunku Zgorzelca wpadł w poślizg, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas, uderzając w ciężarówkę. Około godziny 18.55 tutaj w Jeleniej Górze na ulicy Sobieskiego kierujący motocyklista jadąc w kierunku na Zgorzelec nie zapanował nad swoim pojazdem. Wpadł w poślizg, wjechał na pas zieleni, następnie uderzył stojący w przeciwnym kierunku w stronę Wrocławia pojazd ciężarowy. Nasze działania tu polegały przy tym akurat wypadku motocyklisty z samochodem ciężarowym na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania w motocyklu, ograniczenie tego wycieku z tego motocykla paliwa. Poza tym ten motocyklista, który brał udział w tym wypadku, był przytomny, leżał na jezdni obok ten, obok motocykla. Nie udzieliliśmy bezpośredniego pomocy, dlatego że z rami przyjechał razu pogotowie ratunkowe, które przejęło w ogóle tego poszkodowanego kierowcę motocykla. Na tą chwilę wiem, że jest przytomny i świadomy. Nie wiem, jakie są obrażenia. Pojechał do szpitala, czekamy. MKS Karkonosze Sporty Zimowe podsumował ostatni sezon. Zawodnicy oraz zarząd klubu spotkali się w Centrum Turystyki Aktywnej w Sobieszowie. To był bardzo udany sezon dla zawodników MKS-u Karkonosze Sporty Zimowe. Największym osiągnięciem klubu jest drugie miejsce podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Narciarze, biegacze naszego klubu zdobyli 6 medali. Tutaj multimedalistka Kamila Boczkowska, 2 medale złote, 1 medal srebrny. Kolejno Michał Skowron, złoty medal i medal brązowy. Róża Łyjak, 2 medale srebrne. Marcelina Badacz, kilka medali, srebro-brąz w Olimpiadzie Młodzieży. Oczywiście członkini kadry narodowej. Następnie Patrycja Rutecka, też tutaj z Sobieszowa. I jeszcze jest taki bardzo dobry zawodnik Łukasz Jedziniak, który również ma medale indywidualne i w sztafecie. Najlepsi zawodnicy spotkali się w Centrum Turystyki Aktywnej w Sobieszowie, by zaprezentować swoje osiągnięcia. Młodzi sportowcy podkreślali, że atmosfera w klubie sprzyja treningom. Wszyscy się bardzo dogadujemy na pewno. Pomagamy sobie, jak ktoś czegoś nie ma. Jesteśmy zgranym zespołem. Ile trzeba trenować, aby zacząć odnosić sukcesy? 6, czasem 7 dni w tygodniu po 2 godziny. Treningi w klubie są dla mnie na pewno fajnym zagospodarowaniem wolnego czasu. No i przy okazji pasją, tak? Chcę jakby dalej pogłębiać polepszać moje wyniki. Wielu zawodników MKS-u Karkonosze Sporty Zimowe to mistrzowie Polski. Największe osiągnięcia zdobywają biegacze narciarscy, saneczkarze i biatloniści. Janek Reiser, podwójny mistrz Polski na nartorolkach, już planuje swoją przyszłość. Bardzo bym chciał być zawodowym narciarzem biegowym. Ile pracy jeszcze przed tobą? No myślę, że dużo. Treningi uczą dyscypliny i wyrabiają odpowiednie nawyki, ale przede wszystkim są świetną przygodą dla młodego człowieka. A jak w ślad za nimi idą sukcesy, to cóż chcieć więcej? MKS Karkonosze Sporty Zimowe to klub z tradycjami i wieloma olimpijczykami. W tych wydarzeniach to wszystko. Na kolejne zapraszam w imieniu Marii Jęczmyk w piątek.